Komentarz rynkowy. Marcin Lau, główny analityk Finance SA. Ocena perspektyw klas aktywów. Dzień dobry. Komentarze ekonomiczne dla czterech klas aktywów. Marcin Lau, główny ekonomista Finance. 4 listopada, godzina 10:51. Akcje. Jesienne czarne chmury nad polskim rynkiem akcji. Obligacje. Jesienny zimny wiatr wieje w oczy inwestującym w obligacje skarbowe. Waluty. Chłodny czas dla złotówki. Surowce. Piękna, złota jesień. Akcje. Najważniejszym wydarzeniem dla rynków finansowych, w szczególności dla rynku akcji, wydarzeniem, które ustawi listopad i pewnie następne miesiące, są bez wątpienia wybory prezydenckie w USA. Inwestujący w akcje wyciągają z szafy ciepłe, przytulne koce, uzupełniają zapasy kawy i innych napojów rozgrzewających, żeby usiąść przed TV w nocy z 5 na 6 listopada i obejrzeć relację z wyborów prezydenckich w Stanach, które wyłonią 47. prezydenta lub 46. Państwo, słuchając komentarza, już wiecie, kto wygrał te wybory. Ja, nagrywając, takiej wiedzy nie mam. Mogę tylko przyłączyć się do zdania 60% ankietowanych Polaków, którzy woleliby Kamalę Harris. W cieniu pojedynku odbywają się równolegle wybory do Kongresu. Odbywają się one w cieniu, a przecież to Kongres trzyma kasę. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych ma znacznie szersze uprawnienia niż te, które znamy z polskich realiów, no ale poważniejsze reformy to ustawy. Ustawy, które przyjmuje Kongres. Przykładem takiej ustawy z ostatnich miesięcy był zakaz wycofania USA z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co ciekawe, ustawa ta została przyjęta przy poparciu zarówno republikanów i demokratów. To obrazuje, czego obawiają się koledzy z partii republikańskiej Donalda Trumpa, gdyby został on wybrany prezydentem. Obecnie to republikanie kontrolują Izbę Reprezentantów, a demokraci z niewielką przewagą Senat. Sondaże nieco bardziej jednoznacznie niż te dotyczące wyborów prezydenckich pokazują, że może tu dojść do zmiany układu sił. W efekcie możemy mieć okres powyborczej niepewności. Nie tylko wynikający z niezwykle wyrównanego wyścigu o fotel prezydenta, ale być może także z wariantu, w którym dochodzi do zmian zarówno w Kongresie, jak i na fotelu prezydenta. Nie mówiąc już o tym, że okres powyborczej niepewności może też wynikać po prostu z tego, że Trump ponownie nie będzie chciał zaakceptować ewentualnej porażki. A w niektórych wiecach na ostatniej prostej takie oskarżenia o wyborcze oszustwa już padały. Mimo więc doskonałego roku dla akcji amerykańskich i wbrew statystyce, która mówi, że w roku prezydenckim listopad i grudzień jest jeszcze lepszy niż październik, może w końcu dojść do solidniejszej przeceny. Wyrocznia z Omaha, jak nazywany jest Warren Buffett, wycofuje się z akcji na potęgę. W kolejnym kwartale jego fundusz poinformował, że sprzedał akcje Apple i Bank of America, budując wielki bufor gotówkowy w kwocie 325 miliardów dolarów. Żeby uzmysłowić sobie tą kwotę, zestawmy ją z dochodami państwa polskiego, które właśnie ogłoszono i które wyniosły 460 miliardów, licząc od stycznia do października roku 2024. W co inwestuje Warren Buffett? Otóż zbudował olbrzymią pozycję w krótkoterminowych bonach skarbowych. Podobnie niepokojące są prognozy Davida Rosenberga,
to ten, który przewidział krach w roku 2008. Ekonomista ostrzega, że rynek znalazł się w megabańce, a jako argument daje wysokie wyceny oraz jednoznaczne pozycjonowanie się inwestorów na wzrost, obrazowane chociażby indeksem chciwości i strachu. 20 listopada 1992 roku, a więc już 32 lata temu, miała miejsce premiera kultowego filmu Psy. Cytaty z tego filmu, aczkolwiek niektóre w dzisiejszych czasach brzmią już niezwykle seksistowsko, nie wypadałoby ich przytaczać. Jest w filmie tym taka scena, której tytułowy bohater, Franz Maurer, staje przed komisją weryfikacyjną. Na pytanie, czy jest gotów stać na straży porządku prawnego odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej, Franz Maurer odpowiada bezapelacyjnie, do samego końca, mojego lub jej. Determinacja ta przypomina determinację inwestorów indywidualnych na polskiej giełdzie. Kondycja bowiem polskiej giełdy przypomina kondycję bloku defensywnego kadry Michała Probierza. Polscy inwestorzy mogą czuć się okradzeni z kolejnej światowej hossy. W oczy kłują rekordy na innych giełdach, czasem na tak niespodziewanych jak giełda w Budapeszcie. Od lipca polskie indeksy osuwają się ochoczo i trudno jest znaleźć słabiej zachowujące się indeksy niż te obrazujące notowania polskich spółek. Indeks WIG20 znalazł się na poziomie bliskim 2200 punktów, a sforsowanie tego poziomu otwiera otchłań z poziomem wsparcia na 2030 punktów, a z teorii Falleliota nie można wykluczyć spadku sprowadzającego indeks na 1800 punktów. Inwestorzy głównie zza oceanu szerokim łukiem omijają polskie akcje od czasu do czasu, traktując rodzimych inwestorów jako dawców kapitału. Tak stało się w przypadku hucznie zapowiadanego debiutu Żabki. Nie można przecież podzielić optymizmu podskakujących jak na koncercie rockowym oficjeli giełdowych cieszących się z tego zapowiadanego jako wydarzenie roku IPO. Zadajmy pytanie. Kto na tym zarobił? Zarobił amerykański fundusz CVC Capital, który sprzedał akcje Żabki, kaszując inwestycje i póki co uciekając pieniędzmi. Żabka owszem debiutowała na plusie, ale po godzinie notowań przeszła na ciemną stronę mocy i pozostaje tam do dzisiaj. W takim układzie cieszyć należy się z olbrzymiej redukcji, która spotkała inwestorów indywidualnych, a ci otrzymali tylko 8% akcji, na które się zapisywali, bo to pozwalało ograniczyć straty, a nie zyski. Nie znajduje zastosowania dla polskich akcji analiza danych makro PKB Polski. Systematycznie znajduje się w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej. To w Niemczech mamy drugi rok recesji technicznej, a w przypadku polskiego PKB mamy coraz optymistyczniejsze spojrzenie na prognozy dotyczące PKB w następnym roku. Właśnie opublikowano zaskakująco dobry PMI dla przemysłu, którego poziom 49,2 punkta jest najwyższą wartością od 3 lat. Nie znajduje zastosowania dla cen polskich akcji analiza fundamentalna. Dobre albo bardzo dobre wyniki spółek polskich, zwłaszcza na tle spółek niemieckich czy francuskich, są kompletnie ignorowane. Nic więc dziwnego, że inwestorzy indywidualni coraz częściej i coraz bardziej chętnie dywersyfikują geograficznie swoje portfele, uciekając z Polski. Zwłaszcza ci, którzy nie pamiętają filmu Psy. Za to biegle potrafią odnaleźć platformy obrotu umożliwiające inwestowanie poza Polską. Pozostaje być może głęboka wiara Capital Assets Price Model, który pozwala mieć nadzieję, że tak skrajnie niedowartościowane polskie akcje znajdą w końcu swój czas. No ale póki co ta opcja łączy się z odliczaniem już nie miesięcy, ale lat, no i z liczeniem strat. Obligacje. W poprzednim komentarzu
dotyczącym tej klasy aktywów wskazywałem nieuchronność nowelizacji ustawy budżetowej i w sumie łagodną reakcję na budżet, który w obecnym rozdaniu politycznym nie jest elegancko nazywać populistycznym, a w dobrym tonie jest nazywać go hojnym. Październik przyniósł jednak dotkliwy wymiar kary w postaci mocnej przeceny na rynku stałokuponowych obligacji skarbowych. Rentowność benchmarkowej 10-letniej obligacji wystrzeliła na 6% zamiast planowanego ustami ministra finansów zejścia na 4%. Tym samym stopa zwrotu w klasie fundusze inwestycyjne papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych skurczyła się, licząc od początku roku, do 1,98%, a wynik, bo trudno to nazywać stopą zwrotu, za październik na poziomie minus 2,37% pokazuje głębokość przeceny. Inwestycja w polskie obligacje stałokuponowe w obecnym roku okazała się bardzo mało atrakcyjna w zestawieniu już nie tylko z funduszami budowanymi na obligacjach korporacyjnych, gdzie stopa zwrotu od początku roku to 5,91%, ale bardzo źle wygląda także w zestawieniu z obligacjami detalicznymi, obecnie najpopularniejszymi, opartymi o stopę referencyjną NBP, których oprocentowanie od początku roku, tak jak stopa referencyjna, nie zmienia się i pozostaje na poziomie 5,75. Co gorsza, stopa zwrotu z polskich obligacji stałokuponowych wygląda źle nawet w zestawieniu z bardzo słabo oprocentowanymi lokatami bankowymi. Oponenci powiedzą, że to nie fatalna polityka fiskalna stoi za spadkiem cen, a globalne pogorszenie dla tej klasy aktywów. Ale jak źle postrzegana jest Polska, niech zobrazuje statystyka, z której wynika, że w obecnym roku kapitał zagraniczny zainwestował więcej w obligacje rumuńskie, czeskie, węgierskie. Rozczarowujące są zwłaszcza dane, z których wynika, że banki amerykańskie stanowią silny popyt na obligacje węgierskie. Prawdą jednak jest, że nastąpiło globalne pogorszenie dla obligacji rządowych. Wzrost rentowności obligacji amerykańskich o 50 punktów bazowych w październiku to przecena ceny przekraczająca 3%. Ceny obligacji amerykańskich urealniły wcześniejsze feeryczne oczekiwania rynku na obniżki stóp procentowych. Z pewnością ewentualny wybór Donalda Trumpa dodatkowo rentowności podgrzewał, bo o ile zapowiedź dyscyplinowania Fedu w zwiększaniu tempa obniżek budzi uśmiech politowania, o tyle zapowiadane działania proinflacyjne musiały być już traktowane poważnie. Fed obniży stopę procentową, zakładam, że tym razem bez niespodzianki o 25 punktów bazowych, a rynek będzie też musiał wycenić, póki co w przedwyborczym chaosie, zignorowane dane z rynku pracy w USA, które okazały się dużo gorsze od oczekiwań. Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym pierwszy raz od 2 lat okazała się ujemna. Wiele wskazuje więc na to, że w nadchodzącym miesiącu ceny obligacji amerykańskich skorygują spadki, więc może i polskim obligacjom łatwiej będzie rosnąć. Obecne rentowności bowiem obligacji stałokuponowych przy założeniu, że w 2025 roku jednak do jakichś obniżek stopy procentowej w Polsce dojdzie, wydają się coraz bardziej atrakcyjne. Nawet mimo pobudzanej przez rząd inflacji, która w pierwszym kwartale 2025 roku raczej dobije do 6% niż zejdzie do 4%. I przy założeniu, że nie dojdzie do kryzysu finansów publicznych, surowce. Analitykom, w tym autorowi komentarza, brakuje już konceptów na kwieciste metafory obrazujące
hossę na złocie. Złoto rośnie w tempie 1 miesiąc i 1 miesięczny rekord wszechczasów. 2760 dolarów za uncję. To nowy rekord ustanowiony w październiku. Jeśli do tego dołączymy deprecjację złotówki do dolara amerykańskiego, otrzymamy cenę wyrażoną w złotych na poziomie 11 100 za uncję. Nic dziwnego, że pierwsze pytanie na spotkaniach dotyczących inwestycji zwykle brzmi, kiedy cena złota przestanie rosnąć. Zawsze znajdzie się na sali jakiś obdarzony ponadprzeciętnym poczuciem humoru uczestnik, który odpowiada: nigdy. Pytanie to jest pytaniem do zarządzających bankami centralnymi, bo to one ciągną cenę na historyczne maksima miesiąc w miesiąc. W Kazaniu spotkały się państwa zrzeszone w BRICS. Wśród komunikatów pojawiających się po tym spotkaniu przebijała się koncepcja odejścia od dolara jako waluty rozliczeniowej. Drugą konkluzją wyłaniającą się po tym spotkaniu jest to, że państwa zrzeszone żadną miarą nie będą chciały odstąpić od agresywnego powania złota. Jeśli do tego dołożymy, że do wyścigu o fizyczne złoto stają coraz mniej oczywiste kraje, takie jak na przykład Kazachstan, jawi nam się solidna strona popytowa. Warto zwrócić uwagę na srebro. Tak zwykle bywało, że najpierw jak rosła cena złota, srebro pozostawało w tyle, ale później nadrabiało stracony okres. Srebro nie notuje może maksymalnych notowań, ale na 12-letni szczyt właśnie się wspięło. A patrząc na stopę zwrotu od początku roku, wyprzedziło złoto. Na wielu spotkaniach dotyczących inwestycji uczestnicy pytają, dlaczegoż to właśnie złoto banki centralne upodobały sobie jako ten kruszec podstawowy, a nie na przykład srebro. Srebro jest odczytywane jako surowiec bardziej przemysłowy, stąd popyt na nie płynie z innych stron. Nowe technologie czy fotowoltaika będą generować coraz większy popyt na srebro, ale jest też branża mniej widoczna, branża zbrojeniowa. Zbrojenia bowiem wymagają srebra. Jeśli więc cena złota będzie rosła dalej, szansa na wzrosty ceny srebra jest równie wysoka. Zanim jednak cena za jedną uncję złota osiągnie 3000 dolarów, może trafić się w końcu jakaś korekta, bo przecież wiecznie rosnąć nie może. A i zbyt duży jest już poziom optymizmu. Na koniec parę słów o złocie, tyle tylko, że tym czarnym. Ceny ropy pozostają w konsolidacji. Niewiarygodne, ale w listopadzie wróciliśmy dokładnie do ceny z początku roku. Jakoś tak jest, że w roku wyborczym niewidzialna ręka rynku trzyma tą cenę w ryzach. Chociaż z pewnością cenie ropy nie sprzyja ani marny popyt z Chin, ani komunikaty z OPEC+, ani dane dotyczące zapasów w Stanach. Za parę dni będzie jednak po wyborach i być może to będzie prowzrostowy impuls. Waluty. Niechęć do polskiego rynku finansowego znajdowała w październiku odzwierciedlenie nie tylko w notowaniach akcji czy w mini krachu na obligacjach skarbowych, ale i na złotówce. Wygranym października był dolar. Przegranym właśnie złotówka, która deprecjonowała się nie tylko do euro czy dolara, ale także do walut regionu, takich jak forint czy korona. Całe szczęście w końcówce miesiąca, odrabiając te straty, zakładając powyborcze uspokojenie i nieco większą skłonność do walut emerging markets, można zakładać lepszy czas dla złotów. W planie budżetowym przedstawionym w Brukseli przez polski rząd w październiku Polska założyła wyjście z procedury nadmiernego deficytu poprzez jego nierównomierną redukcję średnio o niecały procent PKB. Celem jest oczywiście sprowadzenie długu do poziomu poniżej 60% PKB, ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3% i w rezultacie już w ciągu 4 lat wyjście z procedury nadmiernego deficytu. Sukcesem polskiego rządu
jest dopiero co ogłoszone przez Komisję Europejską uwzględnienie wydatków Polski na obronność. Dodajmy gigantycznych, jak na polskie możliwości, wydatków. To z całą pewnością dobra wiadomość dla złotówki, bo będą ją musiały uwzględnić także agencje ratingowe oceniające wiarygodność kredytową Polski. Zbliża się 11 listopada z okazji Święta Niepodległości, święta wszystkich Polaków. Życzę serdecznie eksporterom słabej złotówki, ale wszystkim pozostałym konsumentom, co jest zresztą bardziej prawdopodobne w chwili obecnej, złotówki silnej. Na tyle silnej, żeby pomysł ministra Nitrasa opodatkowania zagranicznych wakacji nie robił na nas, polskich konsumentach, żadnego wrażenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. To wszystko na dziś. A następny komentarz będę łączył już z życzeniami świątecznymi. Do usłyszenia. Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor ich opracowania, ani Finance SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest niezgodne z prawem.